Przekształcił się w naukowca. Do Wielkopolski przybył za pracą. Robert Koch był Niemcem, no, to był zabór pruski w tym czasie, kiedy tutaj mieszkał, więc teoretycznie mieszkał w Niemczech. Urodził się w 1843 roku w Górach. Doktorem. Otrzymuje prawo wykonywania zawodu lekarza i pracuje. I pierwsze 3 lata są dość kiepskie, więc się przeprowadza. No, żeby utrzymać siebie i rodzinę, którą za chwilę założył, no, trzeba było mieć odpowiednią ilość pacjentów, która przyszła i zapłaciła za poradę lekarską. W miejscowościach, gdzie mieszkał, albo był drugi lekarz, więc była konkurencja, żyje bardzo dobrze, ale w okolicy trafia się epidemia wąglika. Zaczynają padać owce, bydło, zarażają się również ludzie i świat nauki wiedział, od starożytności wiedziano, że taka choroba jest, ale nikt nie wiedział, co jest przyczyną. I tu Robert Koch w tym momencie zaczyna przeistaczać się w naukowca. Ta smycz za długa, szanowna pani. Przepraszam. Szybko idzie, co nie? Proszę? On za szybko idzie. Marcin, on tak zawsze leci, kurczę. No. A ja zawsze zdążę. A gdzie teraz idziemy? Do banku? Po kasę. Kto ma, to wejdzie. A kto nie ma, to muzeum regionalne. Mała salka jakaś. Mała salka.
Tu jest pięknie, o. Tak. A tu jest druga część. No. O. Obłęd, obłęd. Piękne. Dawaj, dawaj.
nie miał, ja się idę za pieniądze. Gdzie? Gdzie było? Nie pokażę, że jest tam. No dokładnie. No widzicie panie. Albo okaz maszyka 22. Mam za mały plecak. Teraz jest to dla was. No to po co większy? No to je, o tak zawiąż jak to. Tu na pas. Wszystko było na pasie. No a co? A ten jedyny jeden taki parowy w całej Polsce ma wciśniętą dużą interpretację. Widzicie duże ten towarowy i w środku jeszcze a małe cechy, a on jeszcze szekla. A gdzie jest Marcin? Nie ma go? Albo krótki. Aha. Krótki. Która jest godzina? Szanowna pani, jest 13:20. My mamy jakiś termin ustalony? Ja nie wiem. Tego nic trudno mi powiedzieć. O 17. Czemu? A wiele jak powinno się nazywać teraz? Nie ma problemu. Jesteś fotogeniczny. Model idealny. Zobacz, ty wyglądasz jak... Nawet nie będę, który rocznik byłam.
O, ty w instytucie pojechałeś. Tak jest. Widziałem, tak. No, fajno. No.
kolejarzem będzie. I co tam? Mówię, kolejarzem będzie. Tak, tak, koparki, traktory. O! Ale daj rękę, tak? Jest dużo ludzi. Ja nie słyszałam, czekaj za nami. Proszę, proszę. O. Na tle tego. Kurczę. Zrobię na tle kolei, o. Dobrze, jest. A doszły zdjęcia? Bierze, jak jest, nie sprawdzała. A musiały dojść, bo ja słyszałem. Co? Słuchaj, byłeś tam w środku? Byłem. A powiedz mi, jak on jedzie, ten motornik? Czy na ślepo? Jak na ślepo? Ma wszystko, wskaźniki, ma wszystko. Słuchaj, on siedzi tutaj, ma tą kierownicę, a tam nie ma żadnego okna. Jak nie ma okna? Przez okno patrzy tutaj. Boczne? Boczne, no. Przez boczne? No tutaj przecież ma tu z przodu. No, boczne. No. Ale na wprost nie ma. No nie ma, no. Czyli jak się ktoś położy na torach, to on go przejedzie. Dokładnie. Po prostu. Przepraszam. Na Messengera mi wysłałeś? Nie, na na SMS-a. A jaki ty masz SMS? Tak. No nie mam. A wiesz dlaczego? Dlaczego? Jakie twój końcowy numer jest? 597. Nie, nie to. Muszę cię wprowadzić do systemu. Podaj mi swój numer. 666 490 107. 490 107, tak. 107. A co mam tutaj? Oj, do kieszeni sobie włożę i już, tak. A to na razie przerwa jest chyba. Potem wjadł i tam obejrzymy te ciuchcie, co stoi. Proszę na to. 309. Zadzwoniłem się ustawić do niego, bo nie chcę się zadzwonić. Sorry, nie dam rady przyjechać. Dzień dobry.
może można przejść teraz tak. Tam są bilety. No ma bilety. Siadać są wolne. Panu tak? Bileczkę. Będzie jechała teraz. O. Ale jedzie, super. Może stanąć czy nie? Nie stajesz? O, bye bye. Zapytam się, co widać.